Dziś podam propozycję obiadów dla osób niebędących weganami, których dodatkowym atutem będzie to, że będą zawierały one wysokie ilości witaminy B12. Odnoszą się do B12, bo wielu z nas zmaga się z jej niedoborem, a jej brak daje wiele uciążliwych objawów. Film skonstruowałem tak, że opowiem, dlaczego warto sięgać po wybrane potrawy, zaś lista składników potrzebnych do ich sporządzenia, jak również sposób ich przygotowania, będzie zapisany słownie na slajdach. Dzięki temu w każdej chwili będą mogli Państwo zatrzymać film i przepisać sobie wszystkie niezbędne informacje. Pierwszy pomysł na zdrowy obiad, myślę, że dla wielu z Państwa będzie dobrze znany, a to dlatego, że mowa tu o gulaszu wołowym z grzybami i kaszą jęczmienną lub ewentualnie gryczaną, jeśli ktoś ją preferuje. Przyznam, że w moim rodzinnym domu taki posiłek pojawiał się regularnie na stole i był jednym z moich ulubionych. Mówię o wołowinie, ponieważ jest ona jednym z najbogatszych witaminy B12 produktów. W jednej standardowej porcji surowego mięsa wołowego, w tym na przykład w polędwicy wołowej, mamy około 2,5 mikrograma B12, czyli tyle, ile wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie. W teorii oznacza to, że wspomniana porcja mięsa pokrywa nasze dobowe zapotrzebowanie na B12 w aż 100%. Według tego wystarczyłby zaledwie ten jeden posiłek w ciągu dnia, aby dostarczyć zalecane ilości B12. Dla zachowania rzetelności materiału muszę jednak zaznaczyć, że witamina B12 jest dość niestabilna podczas obróbki termicznej i w trakcie gotowania, pieczenia czy smażenia pojawią się pewne straty rzędu nawet około 50-60%. Niemniej wciąż takie danie będzie dobrym źródłem B12. Zresztą, czy chcemy tego, czy nie, mięso należy poddawać obróbce termicznej. Poza B12 taki 100-gramowy kawałek wołowiny dostarcza przy okazji dużo pełnowartościowego białka, bo około 20 g dobrej jakości żelazo w ilości około 2,5 mg, a także niemal 5 mg cynku, czyli aż około połowy naszego dobowego zapotrzebowania na ten składnik. Ponadto w wołowinie znajdziemy też stosunkowo dużo selenu, który również jest zwykle niedoborowy w naszej diecie. I co ważne, te wymienione przeze mnie związki są odporne na działanie wysokiej temperatury, stąd podczas gotowania mięsa nie dojdzie do znacznej ich utraty. Do przygotowania gularzu proponuję wykorzystać grzyby w postaci boczniaków. Spośród wszystkich łatwo dostępnych grzybów to właśnie boczniaki cechują się wysokimi walorami zdrowotnymi. A to dlatego, że zawierają one wysokie ilości składnika o nazwie ergotioneina, który ma właściwości neuroprotekcyjne, czyli zapobiega uszkodzeniom komórek nerwowych. Poza tym ergotioneina cechuje się silnym działaniem przeciwutleniającym, czyli ma zdolność do neutralizowania działania wolnych rodników i w ten sposób przeciwdziała powstawaniu stresu oksydacyjnego, który jest przyczyną wielu chorób, o czym wspominałem kiedyś w osobnym materiale. Z uwagi na taką wysoką aktywność biologiczną, ergotioneina jest nawet nazywana przez naukowców witaminą długowieczności. Zresztą ogólnie, jak chodzi o grzyby, to polecam, aby regularnie włączać je do swojej diety. A to dlatego, że zgodnie z badaniami, grzyby zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych, obniżają poziom trójglicerydów, zapobiegają szkodliwemu utlenianiu cholesterolu, czyli zapobiegają powstawaniu zmian miażdżycowych, a także obniżają ciśnienie krwi. Co ciekawe, grzyby pomagają nam również utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi, a nawet chronią wątrobę przed stłuszczeniem i zmniejszają ryzyko pojawienia się demencji. Omawiany gulasz proponuje wzbogacić o czerwoną paprykę. Jest ona jednym z najbardziej obfitych produktów w witaminę C, a także zawiera beta-karotyn, czyli silny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów. Sam gulasz warto podawać z kaszą mięczmienną typu pęczak, która uzupełni naszą potrawę w błonnik pokarmowy. W 100 g takiej kaszy mamy nawet aż 10 g błonnika, czyli około 40% dziennego zapotrzebowania, co należy uznać za bardzo dobry wynik. U mnie taki gulasz poza kaszą był podawany jednocześnie z przetartymi buraczkami i myślę, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ buraki dodatkowo dostarczą nam cennych składników w postaci potasu, manganu, folianów i nieorganicznych związków azotu. Co więcej, badania pokazały wprost że regularne spożywanie buraków usprawnia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, obniża niekorzystny nadmiar homocystejny we krwi, który przyczynia się do rozwoju chorób serca, a także redukuje ciśnienie tętnicze. Ponadto składniki obecne w burakach poprawiają przepływ krwi w mózgu, zwiększając jego wydajność. Bardzo zdrowym rozwiązaniem będzie też chłodnik na jogurcie naturalnym z jajkiem. Jeśli chodzi o witaminę B12, to tu spośród składników na uwagę zasługują właśnie jajka i jogurt naturalny. W jednym jajku mamy pół mikrograma B12. Ja proponuję na jedną porcję sięgnąć po dwie sztuki, co da nam 1 mikrogram wspomnianej witaminy. Do tego przewiduję wykorzystać około 300 g jogurtu naturalnego, a to dostarczy kolejny mikrogram B12. W efekcie takie połączenie składników zapewni nam około 85% dziennego zapotrzebowania na B12. Przy okazji przypomnę, że jajka to bardzo dobre źródło białka o wysokiej wartości biologicznej, wielu innych witamin, a także składników mineralnych. To, co jeszcze jest wyjątkowego w jajkach, to cholina, czyli dość unikalny składnik w naszej diecie, który przede wszystkim usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego, w tym chroni nas przed demencją i chorobą Alzheimera oraz poprawia sprawność umysłową. Co więcej, naukowcy dowiedli, że dostarczanie choliny w wysokich ilościach zmniejsza ryzyko stłuszczenia i zwłóknienia wątroby. Z uwagi na fakt, że to właśnie jajka są jednym z najlepszych źródeł pokarmowych choliny i których brak w diecie w znacznym stopniu przyczynia się do niedoboru tego składnika, to zachęcam, aby regularnie po nie sięgać. Tu dodam, że dwie sztuki wykorzystane w tym przepisie pozwalają pokryć dzienne zapotrzebowanie na cholinę w około 60%. I od siebie dodam, że jest to bardzo dużo. Jednocześnie też wspomnę, że jeśli ktoś z Państwa z jakiegoś względu rezygnuje z białek jaj, to do przygotowania chłodnika można wykorzystać same żółtka, bo to właśnie w nich znajduje się najwięcej cennych składników, w tym wspomniana witamina B12 i cholina. Jeśli zaś chodzi o jogurt naturalny, to jest to produkt, który usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego, w tym przeciwdziała zaparciom i zmniejsza ryzyko rozwoju raka jelita grubego nawet o 13%. Poza tym jogurt naturalny wzmacnia nasze kości, zapobiega cukrzycy typu drugiego, a także wzmacnia naszą odporność poprzez działanie pobudzające aktywność układu odpornościowego. Chłodnik, o którym mowa, jest przygotowany na bazie buraków, a o tym, dlaczego buraki są dla nas wartościowe, powiedziałem przed chwilą, omawiając pierwszą potrawę. Dla osób, które od czasu do czasu sięgają podania dania mączne, mam z kolei zielone naleśniki z farszem wołowo-pomidorowo-czosnkowym. Mowa o zielonych naleśnikach, ponieważ do przygotowania ciasta, jako niecodzienny dodatek, Możemy z powodzeniem wykorzystać chlorellę. Chlorella to sproszkowana zielono-niebieska alga, która według danych literaturowych odznacza się stosunkowo wysoką zawartością B12. Według badań w niektórych produktach z chlorellą znajduje się nawet aż 400 mikrogramów B12 w 100 g suchej masy. Oznaczałoby to, że przewidziana w tym przepisie porcja chlorelli w ilości pół dostarczyłaby około 5 mikrogramów B12, czyli bagatela 200% dziennego zapotrzebowania niestety aż tak pięknie nie jest a to dlatego, że w produktach z chlorellą dostępnych w sprzedaży wahania poziomu B12 są bardzo duże niekiedy zdarza się, że zamiast wspomnianych 400 mikrogramów w 100 gramach mamy i tylko kilkanaście mikrogramów z tego też powodu nie powinniśmy traktować chlorelli jako zaufanego i doskonałego źródła B12, bo nigdy nie wiadomo, na jaki surowiec trafimy. Niemniej wiadomo, że spożywając chlorelle i tak pewne ilości B12 dostarczymy, stąd jeśli zależy nam na tej witaminie, to warto rozważyć włączenie tej algi do swojej diety. Ale, tak jak wspomniałem, dobrze jest traktować ją jako dodatek. Przy okazji też powiem, że nie należy pomylić chlorelli z inną równie popularną algą, jaką jest spirulina. Tu muszę podkreślić, że z kolei spirulina zamiast prawdziwej witaminy B12 zawiera w składzie tak zwaną pseudowitaminę B12. Jest to tak naprawdę cząsteczka zbliżona swoją budową do B12, ale nie wykazuje jej aktywności, czyli mówiąc prostszymi słowami, po prostu nie działa. Dlatego też w przypadku gdy zależy nam na B12, to sięgamy po chlorellę, a nie po spirulinę. Bardziej pewnym źródłem B12 w niniejszym przepisie jest oczywiście farsz wołowy. Tutaj przewiduje około 100-125 g wołowiny na standardową porcję dla jednej osoby, co nie zakładając strat, dostarczyłoby nam od 100 do 130% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. A więcej o samej wołowinie mówiłem na początku filmu. Jako element farszu proponuję też jednego pomidora plus jedną łyżkę koncentratu pomidorowego. Taka ilość dostarczy nam stosunkowo dużo potasu cennego dla układu krążenia. Poza tym przetwory pomidorowe to doskonałe źródło likopenu. Według badań u osób, które często sięgają po produkty na bazie pomidorów i tym samym dostarczają dużo likopenu, rzadziej rozwijają się choroby nowotworowe, w tym np. rak prostaty, żołądka, trzustki i przełyku. Co więcej, przetwory pomidorowe chronią nas przed miażdżycą, chorobą wieńcową, udarami mózgu, a do tego korzystnie obniżają ciśnienie krwi. Ponadto eksperci wykazali, że produkty te zapobiegają stłuszczeniu wątroby. Warto wspomnieć, że źródłem B12 w naszej diecie są też niektóre ryby. Wobec tego, jeśli zależy nam na tej witaminie, to warto po niej regularnie sięgać. Optymalnie byłoby spożywać je w ilości dwóch porcji tygodniowo. Przykładem wartościowego dania obiadowego z wykorzystaniem ryb, a jednocześnie zawierającego witaminę B12, jest makaron z sardynkami w sosie pomidorowym. Dobrze wiedzieć, że sardynki, które należą do grupy ryb o najniższym poziomie różnych zanieczyszczeń, są jednocześnie wysoce zasobne w witaminę B12. Jako porcję dla jednej osoby możemy uznać około 50 g sardynek odsączonych z oleju. W takiej ilości sardynek znajduje się około 4,5 mikrograma witaminy B12, czyli niemal 200% dziennego zapotrzebowania. Oznacza to, że taka porcja sardynek dostarcza nam B12 na 2 dni. Gdy mowa o sardynkach, to nie sposób nie wspomnieć też o tym, że są one zasobne w wapń, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób, które na co dzień nie spożywają przetworów mlecznych. We wspomnianej porcji sardynek mamy około 200 mg wapnia, co pozwala zaspokoić nasze dobowe zapotrzebowanie w około 20%. Poza tym w sardynkach znajdziemy też 1,5 mg dobrej jakości żelaza oraz dużo selenu, bo około 25 mikrogramów. Opowiadając o sardynkach, muszę też podkreślić, że są one bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. W 50 gramach sardynek znajduje się ich około 500 mg, czyli ilość, która może przynieść zauważalne korzyści zdrowotne. A te są szerokie ponieważ, jak udowodnili badacze, regularne spożywanie ryb i obecnych w nich omega-3 zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, czyli de facto jest pewnym sposobem na wydłużenie naszego życia. Przy czym mowa tu o dłuższym życiu w zdrowiu, gdyż produkty te poprawiają pamięć, zapobiegają demencji, łagodzą objawy depresyjne, wzmacniają układ sercowo-naczyniowy, chronią przed nowotworami, w tym przed rakiem milita grubego, wątroby i płuc łagodzą choroby zapalne stawów, a także spowalniają rozwój sarkopenii, czyli postępującej wraz z wiekiem niebezpiecznej utraty masy i siły mięśniowej. Nie bez powodu zaproponowałem też sos pomidorowy jako dodatek do tej potrawy, a to z powodu, o którym przed chwilą powiedziałem, że różnego rodzaju przetwory pomidorowe odznaczają się wysokim potencjałem zdrowotnym. Im więcej wykorzystamy pomidorów czy przecieru pomidorowego, tym lepiej dla naszego ciała. Dodatkowo wartościowym składnikiem dania, a konkretnie sosu pomidorowego, będzie czosnek, przewidziany w ilości jeden ząbek na porcję. Warto wiedzieć, że czosnek pomaga obniżyć ciśnienie krwi, redukuje poziom trójlicerydów, działa przeciwzakrzepowo, wzmacnia odporność, odtłuszcza naszą wątrobę, obniża poziom glukozy we krwi ma silne właściwości przeciwzapalne, w tym łagodzi przebieg chorób zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, a także zapobiega nowotworom, w tym głównie rakowi jelita grubego, żołądka, wątroby, piersi i płuc. Jako posypkę polecam z kolei jedną lub półtorej łyżeczki orzeszków piniowych, które dostarczą zadowalające ilości manganu, miedzi, magnezu, witaminy E i witaminy K1. Myślę, że dla niektórych osób zaskakującą pozycją na dzisiejszej liście będzie kolejne danie: czyli duszona wątróbka z jabłkiem i cebulką w otoczeniu buraczków i kaszy jęczmiennej. Osobiście uważam, że jeśli nie jesteśmy wegetarianami, to sięganie od czasu do czasu po podroby, aby doładować swój organizm wieloma cennymi składnikami odżywczymi, nie jest czymś złym, a w przypadku wielu osób jest nawet wskazaną praktyką. Warto wiedzieć, że wątroba jest najlepszym źródłem witaminy B12 w naszej diecie. W kontekście dostarczania dużych ilości B12 najlepiej byłoby sięgnąć po wątrobę z gęsi lub wątrobę wołową. W 100 gramach takiej wątróbki mamy aż 50 mikrogramów B12, czyli bagatela 20-krotnie więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie. Czyli w standardowej porcji wątróbki wołowej jest tyle samo B12, co w aż 2 kg mięsa wołowego. Jeśli ktoś nie ma dostępu do takich rodzajów wątroby lub nie przepada za ich smakiem, to można też sięgnąć po wątróbkę indyczą, która w 100 gramach zawiera 20 mikrogramów B12, czyli jest to ilość, która w teorii zaspokoi nasze ciało na tę witaminę przez 8 kolejnych dni. Przy okazji też powiem, że wątróbka to doskonałe źródło wartościowego żelaza. W 100 gramach wątroby indyczej i wołowej mamy go około 9 mg, czyli w przypadku mężczyzn jest to niemal 100% dziennego zapotrzebowania, a w przypadku kobiet jest to 50%. O wiele więcej jednak żelaza zawiera wątroba z gęsi, bo aż 30 mg, czyli przeszło 3 razy więcej. Poza tym wątróbka jest wysoce zasobna w celen, miedź, cynk, ryboflawinę, niacynę, kwas pantotenowy. Foliany oraz witaminę A. Tak jak powiedziałem, dobrym towarzystwem dla wątróbki będzie cebula, która posiada podobne właściwości do przed chwilą omówionego czosnku, a także buraczki i kasza jęczmienna, o których opowiadałem omawiając inne dania. Potrawą o wysokiej zawartości witaminy B12 jest też wrap z łososiem, jajkiem i awokado w sosie jogurtowym. Tak jak już mówiłem, niektóre ryby są wysoce zasobne w B12. I poza sardynkami do takich ryb zaliczamy też łososia. W niniejszym przepisie polecam wykorzystać 50 g łososia wędzonego na zimno, czyli połowę standardowego opakowania. Taka ilość powinna nam dostarczyć około 1,5 mikrograma B12. Do tego dodajmy jedno jajko, czyli kolejne pół mikrograma B12 oraz 100 g jogurtu naturalnego potrzebnego do sporządzenia sosu, który również dostarczy nam prawie pół mikrograma i mamy łącznie 2,5 mikrograma, czyli 100% dziennego zapotrzebowania. Dodam też, że łosoś, podobnie jak sardynki, odznacza się obecnością kwasów tłuszczowych omega-3 i również tej rybie możemy przypisać szerokie korzyści zdrowotne, o których wspominałem właśnie w kontekście sardynek. Produkty zasobne w B12, czyli ryby i jajko, możemy połączyć też w formie omleta z pstrągiem tęczowym, inaczej nazywanym strągiem łososiowym, a także ze szparagami i parmezanem. Podobnie i w tym przypadku wykorzystujemy 50 g ryby oraz 2-3 jajka. Łącznie uzyskamy wówczas około 3 mikrogramy B12, czyli 125% dziennego zapotrzebowania. Poza tym strąk łososiowy dostarczy nam zadowalające ilości potasu. Przy okazji dwa słowa o szparagach, a mianowicie warto wiedzieć, że są one całkiem niezłym źródłem folianów, czyli witaminy B9, a także potasu i witaminy K1. Jeśli chodzi o witaminę K, to porcja składająca się z czterech szparagów pokrywa na nią zapotrzebowanie w 70%. W ogóle witaminę K1 uważam za bardzo ciekawy i wartościowy składnik naszej diety. Niestety została ona przyćmiona przez cieszącą się dużo większą popularnością witaminą K2. Nie oznacza to jednak, że nagle straciła na swoim znaczeniu. Jeśli byliby Państwo zainteresowani materiałem o witaminie K1 i K2, to proszę o komentarz pod filmem, wówczas przygotuję o tym osobny odcinek. Mam nadzieję, że której z podanych przeze mnie dań obiadowych przypadło Państwu do gustu. Jak widać, są to potrawy, dzięki którym na wielu różnych płaszczyznach może skorzystać nasze zdrowie, w tym za ich sprawą możemy dostarczyć zadowalające ilości witaminy B12. Oczywiście, jeśli zmagamy się z głębokim niedoborem tego składnika, to potrzebne będzie uzupełnienie diety w preparaty z tą witaminą. Niemniej, zawsze odpowiednio zbilansowaną dietę powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu i traktować priorytetowo. Jeśli już mowa o B12, to zachęcam do obejrzenia teraz materiału, w którym dość szczegółowo omawiam, jakie objawy i jakie skutki wiążą się z jej niedoborem. Myślę, że w ramach profilaktyki zdrowotnej warto posiadać taką wiedzę aby zapoznać się z tym filmem, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.